Hejka! Ja nazywam się Piotrek, witam was bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku z ocenianiem piosenek Eurowizji Junior, czyli naszej serii Drogi do Paryża. Na potwierdzenie Maleny Fox przez ormiańskiego nadawcę musieliśmy trochę poczekać. Młoda artystka miała już rok temu wystąpić z baladą Why, jednak ze względu stanu wojennego w Armenii ten kraj musiał się wycofać z zeszłorocznego konkursu. Ormiańska telewizja milczała i milczała, we wrześniu potwierdziła swój start na 19. Eurowizji Junior, jednak dalej nic nie mówiąc o tym, czy Malena faktycznie na niej wystąpi. Oczywiście mimo tego, że media i różne plotki huczały aż od tego, dopiero kilka dni temu dowiedzieliśmy się oficjalnie, że właśnie ta młoda piosenkarka wystąpi na paryskiej scenie z utworem Kami, czyli trochę tytułową hybrydą Kele Kele z Eurowizji 2008 i Kami z roku 2018. Naprawdę mam wielką nadzieję, że usłyszę zaraz bardzo fajny utwór i już teraz trzymam za niego kciuki, ale nie przedłużając, Kami i Malena Fox. Armenia zawsze była mocna na juniorze. Brzmi to na razie jak ostatnie piosenki Gromiego, na przykład z Iną. Klubowe brzmienie, fajne. Dużo nie mówię, bo słucham, a jest to bardzo przyjemne doznanie. No, chce się tego słuchać, naprawdę. To jest produkcja na europejskim poziomie. Wow. Ja muszę zebrać myśli przez te ostatnie sekundy tej piosenki, bo wypadałoby coś zaraz powiedzieć, a na razie ja muszę szczękę zbierać z podłogi. Jak ona to jeszcze na żywo wyciągnie, wow. Rozmarzyłem się trochę. Jedno wielkie wow. Moi drodzy, mam odczucia podobne jak po pierwszym przesłuchaniu Superhero, z tą różnicą, że wtedy znaliśmy niewiele piosenek, teraz mamy prawie całą stawkę. Praktycznie całą oprócz Kazachstanu, którego oficjalnej wersji no jeszcze nie ma, no a ja nie znam nawet tej poprzedniej. Powiem wam tak, dla mnie to jest zwycięzca Eurowizji Junior 2021, i jeżeli Malena nie wygra, to będzie to wina jedynie tego kretyńskiego systemu głosowania, który premiuje duże fanbase'y jak Francja, jak Polska, jak Hiszpania. Poziom, w jakim odstaje ten utwór od reszty stawki, jest dla mnie absolutnie poza moje wyobrażenie.
jest naprawdę, naprawdę wow. Superhero miałem to samo. Wtedy miałem przeczucie, że po prostu wygra, koniec, kropka. Jak słyszałem całą resztę stawki, to też wygra, koniec, kropka. Nie zmieniło mi się to od daty finału szansy na sukces. I tutaj wam powiem, że mam odczucia, nie powiem, że identyczne, bo tak jak mówię, nie jestem pewny tutaj glorii Maleny przez to, jaki mamy teraz system online votingu, ale niewątpliwie, jeśli chodzi o sam poziom piosenki, no to super, wow. Chyba to o tym, że ja nie wiem, co powiedzieć, chyba świadczy najlepiej, jak ten utwór jest moim zdaniem dobry. Potencjał sceniczny jest, potencjał głosowy jest, potencjał radiowy, to by mogły katować radia całej Europy. To jest utwór, który na dorosłej Eurowizji zgarnąłby czołową dziesiątkę od tak. Naprawdę, brawo Armenia, że tego nie sknuciliście przez ten rok i dajecie radę, mimo tego, co się tam działo u was. Naprawdę, czapki wielkie z głów. Jest to proste, jest to bardzo zapamiętywalne, jest to przebojowe, jest to absolutnie niesamowite. Wielkie brawa. Po prostu. Bardzo chcę już przesłać tego znowu, dlatego szybko kończymy tą reakcję. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o utworze Kamikami i czy jest to faworyt Eurowizji Junior 2021. Zajrzyjcie na nasze wszystkie social media, a ja kończę przedostatni odcinek Drogi do Paryża, w którym oceniamy propozycje na Eurowizję Junior 2021. Żegnam się z wami bardzo, bardzo ciepło i lecę słuchać Kamikami. Na razie, cześć!